Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku First Looka The Sims 3 po zmroku. Położyłam tutaj to urządzenie do baniek, ponieważ strasznie chciałabym zobaczyć w końcu, jak to wygląda, kiedy one mają więcej czasu. Więc pierwsze co, to tutaj je wyślę i pooglądamy w końcu te bańki. Potem to stąd usuniemy, bo to trochę dziwnie wygląda w ogrodzie, musicie przyznać. Aha, ona dmucha miętowe. Dostanie jakiś nastrójnik? No, na razie ta choroba hibernacyjna dokucza im, ale cóż, przejdzie. A ta dmucha truskawkowe. Fajne dźwięki w ogóle tu wydaje. Co się stało? Ciągle są razem w grupie. Te puszczę bańki nosem, no proszę. A nie mają chyba żadnych nastrojników za to. Dobra, myślę, że na razie im tego wystarczy. Pierwsze co, to chciałabym dzisiaj zająć się... zająć się zespołami. Chciałabym właśnie zobaczyć, jak to wygląda. Tego nasza odważniejsza siostra poprosi młodszą Izę o założenie zespołu. No, hej, poprosi założenie zespołu. Tak, wiem, że masz katar. Zaraz ci przejdzie, spokojnie. Jeszcze tylko 18 godzin. No. I? No, tak czułam, że się zgodzi. Problemy z pęcherzem. To ma być nazwa zespołu! Nie, bez kitu. Nazwiemy je... Znaczy je, zespół Sisters. Albo może coś tam, czekajcie, jakiś przydomek. Nie wiedziałam, że są nazwy zespołu. Po prostu nie pomyślałam, ale to w sumie logiczne, tak samo jak są na przykład pseudonimy dla wykonawców. Nazwiemy je... Czekajcie, zaraz wymyślę. O, wiem. Supersonic Sisters. Supersonic Sisters. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Violetta Fame i Izabela Fame są teraz w tym samym zespole. Na zawsze zapamiętają tę chwilę, tę radosną chwilę, chociaż może ją zapomnieć później, gdy zespół rozpadnie się z hukiem. Dobra, nie będziemy publikować wspomnień. Tak, założyła, super. Dobra. Oczywiście, że dołączę do zespołu. Czy to znaczy, że muszę zapuścić włos? Masz całkiem długie włosy, nie narzekaj. Czy ja im wyłączyłam wolną wolę, że one tak stoją dziwnie? Czekajcie, aż sprawdzę. Nikt się nie rusza, to takie dziwne, nie mają żadnych zwariowanych pomysłów. Nie mają chyba wolną wolę, tak? Wolna wola dużo, no. Dużo to dużo. Ale zaczniemy od tego, że... Która była w czym tu lepsza? Perkusja, dobra, to cię wysyłamy na perkusję. Muzykowanie. Pomuzykujecie razem, to może będziecie mieć lepsze oceny. Fortepian czy kontrabas. Dobra, wyślemy, żeby grała... Może tutaj, to się liczy jako fortepian. O, zespół zmieni na... A nie, nie chcę zmieniać. Ja chcę, żeby dołącz... O, właśnie, dołącz do muzykowania. O, niestety pada deszcz. Także idealne... A to tam dalej tam bańki puszcza, czekajcie. Miałam się tego pozbyć. Taki deszczowy dzień to idealny wprost dzień, żeby siedzieć w garażu i ćwiczyć. Gdzie jest ta zakładka zespołu? Kariera, historia kariery, umiejętności. Tu jest coś o zespole? O, zespół. Granie w zespole to wyjątkowe uczucie bycia razem. Językiem muzyki komunikujecie się tylko z publicznością, ale z sobą nawzajem. Zwykle poruszacie tematykę wewnętrznej walki, emocji, dramatów, czasem uczuć. Członkowie zespołu całkowicie liczba występów 0. Nie do końca wiem. Supersonic Sisters. Właśnie jak zdobyć te... występy, ale chyba ktoś powinien zadzwonić, nie? Dobra, niech grają tutaj chwilę. Bo jest dopiero Godzina 9, także na imprezę też na razie nie pójdziemy. No właśnie przyszedł do nas parasol. No, a czemu nie posprzątasz gazet? Hej. Zapraszam do muzykowania. Nie. Próć raz do masaż, gotowanie. Co, ja muszę osobiście przyjść do gotowania, on nic nie ugotuje. Czyli nasz drogi lokaj zajmuje się przede wszystkim siedzeniem w miejscu. Nie lubi czytać książek, nie wiem, nie robi nic w wolnej chwili. Nie przyjdzie mu do głowy, żeby coś ugotować z nudów. Po prostu spędza czas siedząc. Nie wiem, czy po innych simach widać, ale po nim nawet nie widać, że oddycha. Co trochę mnie martwi. Ale okej. Dziewczyny grają, jak widzicie, zaraz mieć drugi punkt. Przyspieszymy trochę. O, proszę. Liza, już drugi punkt umiejętności. O, zaprzyjne przyjęcie! A do kogo? Trampolina do obecności niestraszna. Aha, bo oni chcą te przyjęcia. Nie, bo to nie jest związane z tym. Nie jest związane z po zmroku, to nie idziemy. Okej, Violetta ma drugi punkt. Pójdziemy wieczorem jeszcze do jakichś klubów. Mam nadzieję, w których mnie nie było, bo mogło mi się pomieszać, w których już byliśmy. A w których nie. Także może być różnie z tym. Ale spróbujemy jeszcze poimprezować. Spróbujemy przede wszystkim zdobyć dla kogoś jakiś poziom bycia celebrytą. No dobrze, Matthew, ale my chcemy iść do klubu, a nie do twojego domu. Matthew chyba raczej nie jest gwiazdą. Nie. Matthew jest gwiazdą! Uuu, to idziemy do jego domu. W takim razie, to zmienia postać rzeczy. Impreza. Impreza. Gdzie on mieszka? Tu. Tu, prawda? Nie. Tu jest impreza, dobra. Z grupą, pewnie, że z grupą. Zostaw to. Idziemy, bo może uda się nam zdobyć poziom gwiazdorstwa. Poza tym nie byłam jeszcze... Moi simowie nie byli jeszcze... No już, tak wiem. Synchroniczne ziewanie. W końcu jesteście bliźniaczkami, ale... No. Nie byłam jeszcze w domu żadnego... sławnego sima, żadnej osobistości, więc... no cóż, pora ruszać. I zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle Iza cały czas chodzi w tej sukience wieczorowej. No dobra, jedziecie. Dojechałyście? Aha, nie, metro, oczywiście. Jakby nie można było cały czas taksówką jechać. Znaczy, z jednej strony fajny pomysł z tym metrem, ale z drugiej wydaje mi się, że jakby jechały tylko taksówką, to byłoby szybciej. A poza tym za każdym razem, jak one są w metrze, to myślą, że były w jakimś ekskluzywnym klubie. Co jest trochę dziwne. Zagrać koncert. O, zagrać koncert. Zagrać koncert, to jest ważniejsze. Też chcesz zagrać koncert? Jesteście siostrami. Macie podobne marzenia. Chociaż jesteście też trochę różne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wasze potrzeby spędzania czasu z innymi ludźmi. A, no tak, no jest bogaty, bo jest gwiazdorem. O! Bierze udział w przyjęciu dla osobistości? Tak, chcę się podzielić tym ze światem. Dzięki, Simpage. Proszę. Dobra. O, teraz się udało. Już myślałam, że świat się nie dowie, ale się dowiedział. Dobra, idziemy niżej. Możecie wejść? Gdzie ona jest? Aha, ona jest tu, a ty? Aha, bo to jest przyjęcie pewnie w strojach kąpielowych, tak? Dobra. Gdzie on jest? Ja chcę... Bardzo mi zależy na tym, żeby... zdobyć ten punkt. Zawołaj go, a co tam? Powiedz mu, żeby przyszedł. A, ty idziesz na leżaczek. Weź może też porozmawiaj z kimś. Wiem, że jesteś nieśmiała, ale dasz radę. On jest trochę mniej sławny. Ktoś tak wydziera. O, przyjazne. Nie, to przywitaj się z nim. Woła go, ale on nie przychodzi. Jakaś wampirka z pierwszym poziomem. Też by się może przydało z nią zaprzyjaźnić. Dobra, on nie idzie, to pogadaj z nią. Może będzie ci łatwiej zdobyć u niej... Co jest? nie jest dobry moment. Co, dla tej też nie jest dobry moment. Spróbuj zaimponować. Pogadaj o... sztukach walki. Może to się jej spodoba. Z tymi osobistościami to jednak nie jest proste. Rozmawiaj o... nauce. Film z kotkami z internetu. Tak. Chętnie trwa ta impreza, po co nas zapraszają, jak nas nie lubią? Weź też spróbuj z kotkami. No, czy na kogoś mogą nie podziałać kotki? Weź, rozmawiaj o bogactwie. Nie, tutaj. O bogactwie. A tobie jak idzie? Iza? O, ta nie jest żadną osobistością. A tu jest Matt. Wow. Co się stało? Słuchaj. Gdzie ona poleciała? Dogadaj się z taką masakrą. Nie wiem, co ona zrobiła. Trwa ta impreza, nie macie muzyki czy coś? Jakieś dzicy. Sami nie mieli simowy, zobaczcie. Nikt nikogo nie lubi. Pogadaj o bogactwie z nim. Poproszę autograf. Też pogadaj o bogactwie. Wcześniej z nim gadałaś chyba. Jakoś tam się udawało. No Iza zdobywa jakieś punkty powoli, widzę. Dobra, no to... o umiejętności... kontrabas. Kontrabas... komu to nie zaimponuje? Pobierz go autograf. Może to... ten... sprawi, że poczuje się bardziej wartościowy. O, gratulacje, Violetta zrobiła wrażenie na osobistość nazywającej się Matthew Hemming. Teraz mogą się lepiej poznać. No w końcu. Ha. Tak. Pierwsze kroki ku sławie. Wkrótce wszyscy będą ją znali. Dzięki swojej determinacji nie jest nikim. Teraz jest znana jako rządny sławy. Gratulacje. Czekajcie, to czytaliśmy? Dzięki za przyjście na przyjęcie. A to już się kończy? Czy my się w ogóle znamy? Spróbujmy zaimponować, nim się znudzę. O, już flirtują ze sobą. No tak, ona w końcu jest flirciarą. A Iza romantyczka poszła muzykować. Czekajcie. Mamy pierwszą gwiazdkę. O, i teraz dopiero możemy... mamy normalne interakcje. Przyjazne. I... o, a możemy powiedzieć komuś, że jesteśmy fajni? Kurczę, nie pamiętam, kto miał gwiazdki. Może to nam pomoże. O, i tutaj jest ten dziennik osobistości, no w końcu. Violetta Fame. To widzicie, jednak dobrze, że przyjęłam zaproszenie do przyjęcia. Mamy jedną gwiazdkę. 4 osobistości znamy. Nie mamy żadnych zniżek. Nie dostaliśmy żadnych bezpłatnych przedmiotów. Nie dostaliśmy pieniędzy. Odwiedziliśmy 3 bary. 0. Nikt mnie nie fotografował. Nikt nie chciał autografów od Violi. Nie miała żadnych kompromitacji ani fałszywych oskarżeń. Dobra, trzeba się było temu przyjrzeć. To co, teraz Iza też nie będzie chciała z tą rozmawiać? Czy rozmawiając z Izą będzie też dostawała punkty umiejętności? Któż to wie? A, on specjalnie do niego dzwoni, żeby powiedzieć. O! Zaprzyjaźniła się! Z nowego przyjaciela zapada pamięć, ale zaprzyjaźnienie się z osobistością czy o czymś, czym można się chwalić. A, dobra, też nie będziemy tych tyle osobistościowych. Easy Star, weź podziękujmy jakoś. Przyjazne. Już flirtują ze sobą, masakra. Poentuzjazmuj się muzyką. Wie ode mnie wszystko na twój temat, powinniście się kiedyś spotkać. O. A ta gra, biedna. Outsiderka moja. Dobra. Wiecie co, dziewczęta, wracamy na chwilę do domu, bo znowu robi się noc. I ja bym chciała was wysłać do jakiegoś klubu. Mam nadzieję, że wasz zespół dostanie jakieś propozycje i w ogóle. Aha, i podobno ktoś mi napisał, ale już nie wiem kto, że w gazecie można zobaczyć, które kluby będą najbardziej oblegane, więc która z nich jeszcze przeczyta gazetę. Tylko najpierw oczywiście wsadzimy je na chwilę do tych komór hibernacyjnych, żeby nam ładnie potrzeby podrosły. Oczywiście muszą przebiec przez metro. Ale powiem wam, że to miasto mi się całkiem podoba, jest fajne. I myślę, że właśnie chciałabym w nim dłużej pograć. No. Dobra. Nie wiem, czy zdążymy na jakąś imprezę jednak dzisiaj w tym tempie. Niby dopiero 20, ale oni tak... Takie krótkie te imprezy mają. Dobra. Szybciutko tutaj. Hibernujemy się. Ładnie miasto wyglądało. By the way. I gdzie jest najnowsza gazetka? Nie wywaliłam jej, prawda? Ja od razu dam wam tutaj. O, super, ty już się możesz odhibernować? Już masz na maksa? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, już. Dobra. Czekajcie, co tu jest nowe? Sprawdź już wydarzenia tygodnia, szukaj przecenionych kursów. Zwierzaki to nie. Segreguj. Pracę i profesję. Czytaj. Sprawdź wydarzenia tygodnia? Może sprawdzić wydarzenia tygodnia, może to jest to. Nie wiem, w którym dziale to powinno być. Okej. Też już możesz wychodzić. Będziemy gdzieś jechać. Tylko nie wiem jeszcze gdzie. No 20 dopiero, mam jeszcze 5 godzin, aż zamkną wszystkie kluby. Więc tylko... Iza przeczyta gazetę. Ty w tym czasie możesz iść na chwilę na perkusję. Solo sobie pograj, nie wiem. I zaraz gdzieś idziemy. No. Jesteś o klubach? Zwierzak pokazu. Bla, bla, bla. No. O, ktoś tam dostał awans. A to chyba zanim trafię na taką informację, to chwilę potrwa. Byki nieco lepsze. Dobra, nie czytaj, bo za dużo czasu zmarnujemy w ten sposób. Idziemy gdzieś, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie, ale gdzieś idziemy. Kurczę, gdzie nas jeszcze nie było? Tu byłam? Chyba Banzai, to chyba byłam. Strefa sportowa Bridgeport, nie pamiętam czy tu byłam, szczerze. To jest klub taneczny, w Wodniku chyba byłam. U Gieńka, byliśmy u Gieńka? Nie wiem, ale pójdziemy. Wydaje mi się, że u Gieńka nas nie było, byliśmy u kogoś innego. Na W, nie pamiętam dokładnie nazwy tego klubu. Ale chyba u Gieńka nas nie było. One w ogóle nie śpią, one się tylko cały czas hibernują. O, jakby to była propozycja zespołu, to bym się ucieszyła. Bo właśnie najbardziej chciałam się skupić na zespołach, no ale to nie jest takie w 100% proste. Wypić drink. Dobrze, dobrze. I będziemy u Gieńka już stamtąd... O, to twój agent oczywiście. Miejscowy klub taneczny chce rozkręcić biznes. Iwda, czy możesz przyjść tam zatańczyć? Zatańczyć? A, ty, ja wiemy, że potrzebujesz więcej uwagi, oni są gotowi zapłacić. Punkty osobistości. Dobra. Bierzemy. Tylko poszłam do wodnika. No to tam już byliśmy w tej, ale... Pójdziemy jednak tam, no bo mamy tam zadanie do wykonania. Może to nam jakoś pomoże. No, zmiana planów. Iza, nie gniewaj się. Ale twoja siostra zaczyna być sławna i jej robi się bardzo taka, wiesz... nieprzewidywalna. Agent do niej zadzwonił, zmieniamy jednak miejsce. Właśnie może tam będzie więcej simów dzięki temu też, że tu idziemy. No. Idź na piętro z grupą. Poziom -1? Aha, bo tu było tu w piwnicy już. Nie pamiętam, kurczę. No. No, idziemy, idziemy. Dobra. I mamy tu tańczyć przez 3 godziny. Interesująca muzyka. W którym miejscu mam tańczyć? Tu czy tu? Idź tu. Taniec. A ciebie wpuszczą? Sprawdzimy. Idź tutaj. No idź! Viola. Powiedz, że Izzy nie chcą wpuścić. No, jest z Violą Fejmuchem. Ma prawo wejść. Weź też potańcz. Chociaż, aha, bo ty się czujesz nieśmiało. Dobra, to zamówisz... Aha, jedzenie. Ktoś chciał zamówić jedzenie. Dla jednej osoby, dla wielu osób. Nachos, pizza, hamburger, hot dog. Pikantne skrzydełka! Cień grozy za 2 dni. Co, 3 godziny masz tak tańczyć? Dobra, już pół godziny tańczy. Ojej, to jest urządzenie do bąbelków! Ale fajne. Są różne efekty. Fajne takie bąbelki. Dobra, tu jest jedna simka. Jest trochę sławna. Ale... A tu? O, przychodzą sławni simowie, przychodzą. Chociaż w tym klubie powiem wam szczerze, że nie ma nic aż takiego super ciekawego chyba. Są automaty. Tutaj no, są te podłogi do tańczenia. A co ty? Aha, ty przyszłaś wziąć jedzenie. No kto się oprze pikantnym skrzydełkom? O, fajny taki dym. No i mamy to do bąbelków. Nie no, w sumie fajne miejsce, bo jeszcze zauważyłam, że jest jacuzzi. Są jakieś nowe interakcje z jacuzzi kąpielnego. Świetny plan. Nie, tego nie będziemy robić, bo będą o to pisać we wszystkich gazetach. Chociaż może jeszcze nie jesteś wystarczająco sławna. Tia. Musisz wracać tańczyć. Idź tańcz. A Iza spróbuje wypić drinka. Który drink może sprawić, że się poczuje bardziej pewna siebie? Różowy króliczek. A bo o, wiem, że można stawiać drinki, żeby nas polubi. Czy to jest dźwięk ducha, czy złodzieja? Ja już nie wiem. Się tak skomponował z tym. Ona się nazywa Tiara. Więc zamówimy drinka dla... może... Rockin Roller? Dla... Tiary i zobaczymy, czy ją polubi bardziej. O. Sprawdzimy, jak to wygląda zamawianie drinków dla innych simów. No, przychodzą. No, trzeba jednak dłużej siedzieć w jednym klubie, bo dopiero później zaczną przychodzić. Chyba, że przychodzą tu dlatego, że mam tu zadanie. Tego nie wiem w sumie. Zgodzisz się? Polubisz nas za drinka? Oczywiście, no. Ale gwiazdki jej nie urosły. Chyba. Co mamy? Zbigniew. Cześć, Zbigniew. Uda ci się to wykonać? Oh my gosh. Ona nie zdąży 3 godzin tańczyć. Mamy do wyboru jakiś styl tańca? O, robił nam zdjęcia. To jest paparazzi? Ha, ha, ha. Jesteś trochę nachalny, stoisz za blisko. Jak jesteś paparazzi, powinien stać dalej. Tak, stań w tym dymie, na pewno wyjdą świetne fotki. Oh my gosh, on jeszcze coś spisuje, ja nawet nie wiedziałam, że paparazzi się tak zachowują. A w ogóle podobno można tańczyć na stole? Ale nie wiem na którym. I chyba dopiero właśnie po drinku. Ale nie wiem, czy na takim od baru można tańczyć. Czy na przykład tutaj. O, tańc na barze. Blokują obiekty na suficie. O, idź tam. Może po drinku poczujesz się bardziej śmiała. Tu jest jakaś simka. Jinxu. O, a Zbigniew teraz poszedł się bawić. A, jeszcze godzinę. Dobra. Ha, w tej sukni fajnie wygląda. No, wymiatasz, moja droga. Dziwne, że... A, w tej trzeba tańczyć. Nie zapomnij tych pląsów na barze. Tańczy na barze. Dajemy. No, ej! Nie ma! Brak połączenia. Trudno. Dowiedzą się dopiero, jak będą oglądać. Twój taniec... Mam nadzieję, że i tak nie pójdzie w zapomnienie. Coś się przycięło. Czekajcie. Okej, już jestem. Ile ci zostało? No już, może się uda. Dobra, złaź z tego baru, może uda ci się jeszcze kogoś poznać. O, wow, tu jest duch. O, masakra, to jest chyba duch wampira. Tak mi się wydaje. Coś czytałam, że... Kurczę, już nie wiem gdzie, że właśnie... Duchy wampirów, które zginęły od czegoś tam, mają takie... Są czerwono-czerwone, mają takie pulsujące jakby tutaj czerwone coś. Masakra, przeraża mnie on, to jest straszne. Okej, ty jeszcze tańczysz? A gdzie się podzieli wszyscy? Było więcej osób i nagle wszyscy zniknęli. Został tylko ten duch, który się tu świetnie bawi. Taniec. Nie idź do niego tańczyć. Nie, nie idź. A, poproszę o możliwość wejścia? Czemu aż 3 razy? Ach, wyglądałaś tam czadowo! Właściciel klubu też to potwierdza. A przynajmniej potwierdza to wzrost obrotu w lokalu. Violetta zarabia 1000 simoleonów i punkty osobistości 100. Dobra, możesz już przestać. Zamykamy. Jutro pracujemy, więc wróć po więcej drinków. A gdzie ty idziesz? Koło mnie się nie prześlizgniesz. Ha. Cofnięto przez Wikidajło. Macie jakieś nastrojniki ciekawe? Nie. Oczywiście Iza cały czas nieśmiałość się zżera. A ty nie musisz stąd iść? On ma smartfona. Nie, serio. Przeraża mnie ten duch. Masakra. Wracacie do domu, dziewczęta. O, on już ma 2 gwiazdki! Wioluś! A kto to jest? Czemu jest na taki fioletowy kolor? To jest wampir? Wampiry tak podkreślają takie fioletowe? Chyba tak. Wyślij list miłosny. Boże. Na pewno. Nie, wyjdź, wyjdź. Ja chcę zobaczyć twój... To. Co tu mi tu tak zostanie? A, tu jest postęp. O. 3 bary odwiedziliśmy. 2 fotografie. Jak tak o niej coś pisał, to może będzie o nas w gazetach jutro. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Ona nie spotkała jeszcze wampira? Myślałam, że ona... A, zamawiać jedzenie barowe. Dobra, to zostawimy tak. Może im się uda spotkać. Tylko nie wiem, czy wszystkie wampiry są osobistościami tutaj? Albo duchami? Masakra. Ja bym bardzo chciała, żeby dostały tę propozycję właśnie zespołu. Zobaczymy jeszcze może... Dokąd idziesz? Idziesz spać? Przestań to robić, poprosił radę, masaż, gotowanie. Romantyczne. Dekwiat. Na pewno. Przyjazne. Dobra, to może one niech jeszcze chwilę pograją. Ten kontrabas to tutaj po prostu miejsca jednego mieć i nie może, rozumiem. Razem grają, czy nie? Blues? Graj solo. Ona gra solo? Nie, weź! Nie możesz muzykować. Może dostaniemy zaproszenia jak ten. Może dostaniemy więcej... Znaczy więcej, chociaż jedno zaproszenie, żeby gdzieś zagrać, jak będą mieć więcej punktów umiejętności. Ma poziom 3 już fortepianu, a Viola ma 2 perkusji. Ale fajnie zaczynają brzmieć. Właśnie bardzo lubię w Simsach to, jak widać, że z każdym punktem umiejętności zaczynają coraz lepiej grać. To jest naprawdę bardzo fajne. Strasznie to lubię. Dobra. Będziemy próbować z tymi zespołami i z osobistościami. Iza, nie możesz mieć punktów, jakbyś rozmawiała z Violą? Zaraz to sprawdzę jeszcze tylko. Tutaj podrosną punkty. Możecie posłuchać, jak grają. Zobaczcie, jak rybki szybko pływają. Co robi nasz lokaj? Śpi. Nie chcesz skorzystać z kapsuły hibernacyjnej? Chyba nie. O, dobra. O, Viola, nie, nie ma chorowania. Totalnie nie. Po prostu nie. O, 3 poziom. No i co? Fajnie brzmią. Tak, zapłacę rachunki, dajcie mi spokój. Dobra, czekajcie, zrobimy... A co to jest? Prześliznąć się obok Wikidajły. Fajne marzenia. O, widzę, że Iza się rozkręca. Zaczyna mieć takie śmieszne pragnienia. Ta coś kupić, chcę poziom 4 perkusji, chcę mieć. Co tam robisz? Nie przeszkadzają ci w spaniu te dźwięki z garażu? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Czekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. Dobra, czekajcie, to zrobimy tak, że zobaczymy, czy Iza może dostać gwiazdki przez rozmawianie z Wiolą. Przyjazny, nie wiem, 5 na przykład. Plotki może jakieś, coś ci... A, do toalety. Dasz radę. Weź porozmawiaj z nią tylko chwilkę. Trzeba je wsadzić z powrotem do tych... Rosną jej gwiazdki? Nie wiem. Ha, ona teraz do toalety. Dobra, to przyspieszymy. O, Viola gdzieś ucieka. O, Viola też potrzebuje iść do toalety, ale najpierw chcę opowiedzieć historię o duchach Lokejowi. Nie, to zajmie zbyt dużo czasu. Wracaj. To nie pokolenia. Nie będziemy tego robić. Powiedz, że się zapchała toaleta. O. No. Dobra. Rosną i chyba od siebie nawzajemnie. Dobra. Wchodzimy w hibernację, to nie będzie takich potrzeb. Powiedz, że pójdziesz to naprawić. Bądź dobrym lokajem, przydaj się na coś. No. Czyli lokaj odtyka nam też toaletę. W razie czego oczywiście. No, pokażcie swoje piękne minki. O, Viola! Viola wygląda przesłodko. Dobra. O, minusowy nastrój, znaczy ujemny nastrój chyba będzie zawsze. Po wyjściu stąd. No ale cóż. Coś za coś. Dobra, to musimy czekać na telefony po prostu. Może jeszcze gdzieś skoczymy na miasto, bo czemu nie? Zwiedzenie się by przydało. Aha, podobno... Weź odwieźć ten cmentarz. Podobno na cmentarzu jest coś ukrytego i w sumie jestem ciekawa. Więc tam się wybierzemy. Tutaj jest park. Na razie tu nie ma festiwalu. Normalnie tu jest festiwal. Bo już jest jesień, jakbyście zauważyli. Bo zmieniłam parę roku tylko właśnie na 3 dni. No, tu jest najwięcej różnych klubów. A mamy też, widzę, restaurację. O, mamy nasz apartament. W ogóle podobno są większe apartamenty takie, ale chyba nie wiem, czy nie są pozajmowane i czy nie trzeba powyprowadzać innych simów. Dobra, ale gdzie to może być, to ja nie wiem. Straszne otoczenie. O. No, tutaj chyba w tym domku. No bądź po... Nie chcę nabywać posiadłości, chcę zobaczyć, co jest w środku właśnie. Użyjemy schodów. Ja lubię, jak właśnie w różnych miastach są poukrywane jakieś takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie wiemy o nich, a widzimy to dopiero później, jak tam gdzieś na przykład przez przypadek jesteśmy. W Barnacle Bay na przykład jest coś takiego. No i tutaj właśnie te tajne przejście w tym klubie było dla wampirów. Wow! Telefon, to może być zespół. Odbierzcie! Czemu nie odbieracie? Dziewczęta. Nie, tu u siebie. Odbierz telefon. Ty też odbierz telefon. No, świetne miejsce. Dobrze, że tu jest jeszcze zasięg. Biegaj nago. Ona to ma, bo jest... Znaczy, to jest ze studenckiego życia, ale się podkreśla, bo jest flirciarą. Violetta. To twój agent, ty i ja wiemy, że jesteś wspaniała. Przecież inaczej nie byłabyś tak popularna. Ale słuchaj, aby utrzymać ten wizerunek, musisz wybrać się na siłownię i trochę poćwiczyć. 4 godziny. Nie wiem, może weźmiemy, ale na razie nie będziemy tego robić. Znaczy, nie teraz. Może później je wyślę. O, zobaczymy. A ty? Myślałam, że to zespół dzwonił. Dobra, niestety, na razie nie. Użyjcie dalej schodów. Zejdziemy niżej. No idźcie niżej, wiem, choroby, katary, choroby hibernacyjne, inne dziwne rzeczy. Złazić na dół, nie marudzić. O, tutaj jeszcze jedne schody. Użyj schodów. Przeraża mnie to trochę. Taka dziwna krypta jakaś. No, schodzimy. Dobra, i tu wygląda, jakby były mieszkanie jakiegoś wampira. Bo mamy tę Możesz to obejrzeć? Ten ołtarz, trumnę, coś dziwnego do spania. Wygląda zimne, podobnie jak Elvira. Ktoś tam śpi w środku? Mam nadzieję, że nie. Oni chyba jakoś nad tym lewitują. Tu mamy wieżę, mamy bar, kanapy. A ty jak obierzesz, to co powiesz? O! Ktoś tu przyszedł. Ale to nie jest wampir. Tibelinомixolog. Aha, przyszła tu do baru. Cóż za dziwna kamienna płyta. Ciekawe, do czego służy. A powiecie jeszcze coś ciekawego nowego? Czy będziecie w kółko to powtarzać? Słyszę burzę. Co, one rozmawiają ze sobą? Elvira. Kto to jest? Co? Kurczę, nie zaczęłam czytać. To na nagraniu sobie przeczytam. Za szybko zamknęłam. Nie wiem, co Elvira w tym widzi. Świece są rzeczywiście bardzo ładne, ale to tyle. Kto to jest Elvira? Ja nie wiem. Dobra. Wracamy. Kim jesteś? Turysta. Aha, okej. Widzę, że lubisz zwiedzać cmentarze. Jesień pełną parą. Dobra, no to cóż, pada deszcz. Ja czekam cały czas na zaproszenie do zespołu. Znaczy zaproszenie zespołu gdzieś. Bo tutaj na pewno są gdzieś lokale, gdzie mogą zespoły występować. Ale to muszą nas zaprosić. Dobra, to odwiedzimy siłownię. Cóż lepszego do roboty. Siedzenie w podziemiach raczej nie jest ciekawsze, więc wychodzimy stąd. Dużo schodów, głęboko. No. Ale w środku nie było żadnych martwych simów, więc okej. No, znowu deszczowy dzień. Ale cóż, bardzo, bardzo bym chciała, żeby mogły zagrać jako zespół. Właśnie chciałam w tym odcinku się głównie skupić na zespołach, no ale ktoś musi do nas zadzwonić. Samemu sobie występów nie można załatwić. Chyba, że ja o tym nie wiem, przynajmniej tak w lekcjach pisało. Dobra, idziemy na piętro... Co jest na 14? Dobra, to najpierw na 11. Iza też idź. Na 11, no już zdążysz, nie odjadą bez ciebie. I ona cały czas w tej sukience w ogóle chodzi. Muszę ją potem przebrać przecież w jej strój na co dzień. Już widzicie, prowadziła się do takiego wielkiego miasta, to tutaj na co dzień się chodzi w sukniach wieczorowych, no co? Aha, bo wyżej jest ten basen cudowny. To się zaliczy jako ćwiczenie na siłowni? Nie wiem. Ona ma 4 godziny ćwiczyć. Dobra, na bieżnię. Ćwiczyć. O, tutaj mamy jakąś gwiazdę. A Iza co będzie robiła? Wow, Tom Woody. Lolabel. Może się jej uda z kimś, chociaż troszeczkę. Żeby też miała gwiazdkę. Nie chcę, żeby jej było smutno, no. Idź, poprzeszkadzaj mu w ćwiczeniach, na pewno będzie zadowolony. Albo chociaż on ma pierwszy poziom gwiazdki. To może potem się z nim przywitasz. Zobaczymy. A na basenie ktoś pływa? Chciałam zobaczyć, jak ktoś tu pływa. Może ktoś tam przyjdzie zaraz. Powie, żebyśmy spadali na drzewo? Dobra. Film z kotkami. Phi? Uważasz, że z moją sławą będę rozmawiać z kimś takim jak ty? Ho, na pewno nie. Kotki. Kotki muszą podziałać. No, widzicie? Oh my gosh. Harry, wyglądasz dziwnie. I teraz zaimponujmy gadaniem o pieniądzach. O, Bella się poślizgnęła i spadła. Mam nadzieję, że żaden paparazzi nie robi jej zdjęć. O pieniądzach. Wymień znane z imienia. O! Znam Violę Fame! To moja siostra! By the way. Chciałam, żeby miała chociaż jedną wiarę. Co? Nie chcesz gadać o Violi? Dobra, to jeszcze raz o Kasię. Ile ona musi ćwiczyć jeszcze? Masakra! Nigdy stąd nie wyjdziemy. Dobra. Chociaż on ma 4 gwiazdki. Może się uda. Gadaj o sporcie. Akurat jest na siłowni, to może mu się to spodoba. W ogóle fajny dres, stary. Naprawdę. Super, super. Nie możesz mu tego niestety powiedzieć, szkoda. Powiedz komplement, masz fajny dres. O, dobra. To może o zawodzie. Muzyczna kariera. Nie wiem, kim on jest z zawodu. No ale... może to mu zaimponuje. Przyjazne. No dobra, to jeszcze raz o pieniądzach. Dasz radę, Viola. Iza, też będziesz mieć gwiazdkę. Też będziesz mieć gwiazdkę. Też będziesz dostawała głupie zlecenie, jak ćwiczyć przez 4 godziny na siłowni. Ha! Mogą się lepiej poznać? Spoko, to teraz wykorzystamy to i powiemy, żeby powiedział komuś, że jesteśmy fajni. Czemu jest niemiły? Słuchaj obrazy, ale wredna małpa z niego. Naprawdę, no. Jak możesz tych zachowywać? Podstawy sportu. Przejdź by zauważono. To już było. Okej. Okay. No ale tam powiedział parę dobrych słów. Okej. Okay. Ja chcę telefon. Lola Bell. Harry. Chciałabym dostać telefon. Nurkuj troszkę. Chciałabym dostać telefon, że nas zapraszają, żebyśmy zagrali gdzieś. Ile? Jeszcze 2 godziny. Masakra. Dobra, biegaj, biegaj, dasz radę. Tak bym chciała zagrać. Chciałam zobaczyć też, jak to wygląda, jak ona pływa przez to okno. Jak tu ciemno w tym basenie. Nie mogę jej zobaczyć przez... O, dobra, widzę jej nogi przez okno. Czuję się szczęśliwa. Ona sobie pływa... Wow! Chciałam do Violi. Do Violi. Dobra, dasz radę. Okej. Okay. Się cieszę, że poszła popływać. No, ale ma 1 gwiazdkę. Zobaczymy. Ty masz... znasz 8 osobistości. I 2 bary odwiedziłaś. To dziwne, bo byłyście zawsze razem. A... Viola ma 3. No, ale cóż. Co, już się znudziło pływanie? Ona chce ćwiczyć do zmęczenia do 22. Masakra, te pomysły. Nie ma tu nikogo ciekawego, oprócz śmierdzących sław, korzystających z toalety. Chyba nie. Trzeba się do jakiegoś klubu znowu wybrać. Co się stało? Zmęczyłaś się? No i powiedz, że nie możesz wykonać tego. A to ma datę jakąś? Chyba nie. Dobra, to nie szkodzi. Higiena. Dobra, do domu. Wracamy do domu. O, ta Simka ma tą koszulkę fajną. Tylko teraz się nie doczytała. O, bardzo ładnie wygląda. Bo, my gosh, to moja Simka. Nie zauważyłam nad nią tego kryształka. A, nie ma jak samej sobie powiedzieć komplement, że Simka ładnie wygląda. A moim zdaniem ładnie wygląda. Myślałam, że to nie jest ona, jakoś jej nie... Zapomniałam, że jej dałam te okulary i dlatego jej nie poznałam. O, paparazzi przyszedł. Aj, paparazzi, paparazzi, spadamy na drzewo, prawda? Spadamy na drzewo. Dobra, wiecie co? Chyba zrobimy tak, że one teraz wrócą do domu. I po prostu ja przerwę na razie nagrywanie, bo bardzo chciałabym wam pokazać występ zespołu. A, no po klubach się już trochę włóczyliśmy, więc właściwie... To już myślę, że się trochę naoglądaliście tego. Nie wiem, kiedy dostaną właśnie jakieś zlecenie, więc będą w domu. Przez większość czasu będą tutaj grały na różnych instrumentach. No i jak dostanę jakieś właśnie zlecenie, żeby zagrały, to po prostu wtedy do was wrócę i tam pójdziemy. Także na razie się z wami żegnam i do zobaczenia. Okej, by the way... Tutaj Viola cały czas gra na perkusji, a właśnie Izę wysłałam na chwilę, że poczytała gazetę. I właśnie okazało się, że dzisiaj atrakcją w centrum to Jasnota. Najfajniejsi Simowie w mieście na pewno tam będą. i u Gieńka to będzie też strzał 10. Także tak to na razie wygląda, ale nie wiem, czy będziemy gdzieś szli, bo no, byliśmy już, myślę, wiecie, nie, u Gieńka jeszcze nie byliśmy, to może wieczorem pójdziemy. Dobra, ale na razie przerwy i zdecydować, jak będzie coś ciekawego. Okej, wysłałam dziewczynę jeszcze na siłownię, żeby Viola mogła zdobyć te punkty i potem spróbuję wysłać do tego Gieńka. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica, kiedy miejsce jest popularne, a kiedy nie. O, Iza ma telefon. Iza, odbierz. Iza tutaj wesoło podskakuje. Dobra, odbierz telefon, Iza. Niech to będzie zespół, please, please. Please. Ale ładny widok jest stąd. No i co? Nie dowiem się, co to było? Nie dowiem się. Trudno. O, przynajmniej zaliczyło się jej zadanie. Weź odbierz. Odbieranie telefonu jest dla mnie bardzo ważne. No ale nie wiem, dźwięk był taki, że powinienem wyskoczyć, powiadomienie nie wyskoczyło. No i idziemy do Gieńka z grupą. Tak, to też jest bardzo ważne, tylko tutaj Viola telefon odbiera. Nie teraz, bo teraz idziemy do klubu, wiesz? Tak, to jest w tym momencie dla nas dużo ważniejsze. No i cóż, dziewczyny ładnie ćwiczą tutaj te umiejętności na instrumentach, już mają 4. i 5. poziom, ale widzicie, nikt nie dzwoni, także nie wiem, jak to jest z tymi zespołami. Na razie nie jestem zbyt zadowolona z tego powodu, że nie mogę nigdzie zagrać, no ale cóż, może to przyjdzie z czasem, mam nadzieję. Dobra, może jeszcze zdążą tam, nie pamiętam, do której tam jest czynna, tam jest jakoś krócej. No ale my byłyśmy... Ładnie teraz masz co pokazać, gdy paparazzi ustrzelą zdjęcia są na basenie. 250 punktów dostała. No, pieniędzy niestety nie, no bo... Ciężko dostać pieniądze za ćwiczenia na siłowni. Poszła do miejscówki. Super, znowu w metrze ta miejscówka. Dobra, i to jest popularne miejsce dziś podobno. I tu nas jeszcze nie było. Co to jest? Wybrać do tylu miejscówek. Słodkie. Dobra. Idź na piętro z grupą, poziom -1. Aha, czyli to teraz pod ziemią. Ciekawe, co jest wyżej. Nic niestety pewnie. Ale czekajcie, dół! A. Jessica? Czy Jessica jest wampirem? Nie jestem pewna, ale przywita się z nią przyjaźnie. Chyba tak. Bo tutaj widzę jakieś... Nie do końca szczęśliwe... nastrojniki. Ścigana? Tak, to są o wampirach nastrojniki. My tu jeszcze mamy Suzy. Faktycznie jest tu trochę simów na początek. Nie trzeba czekać, aż przyjdą. Dobra, to ty będziesz z nią rozmawiać, a Iza może na przykład rozmawiać z miksologiem. Szkoda, że ona tutaj nie może poćwiczyć tego. Udzielaj porad. Ona może mu udzielać porad? Dyskutuj o filozofii, to będzie dobre. Szkoda, że ona się tutaj nie może trochę poduczyć. A tutaj możemy zagrać chyba. Ja chcę zagrać. Nie, wszystko anulujemy. Zespół. Dobra. Może to nie jest zaplanowany koncert, ale zaczniemy muzykowanie. Albo graj dla napiwków. Możesz to zrobić tak, żeby... Wyszłaś już z tej windy? Dobra, weź się tylko z nią przywitaj. Aha, nie ty. Ty się miałeś z nią przywitać. Idziesz do niej, super. To też jest wampir? Jakiś fame? Nie. Wogan. Plus 300 za poznanie wampira ma. O! Jeszcze się jej ten spodobał. A możesz dołączyć? Zacznij muzykowanie. Aha, to niestety nie można tego łączyć. To weź przestań, bo ja chciałam, żebyście razem muzykowały. Nie wiem, czy to się będzie liczyło jako zespół, ale spróbujemy. Dołącz do muzykowania, o. A to i tak jest dla napiwków. A ty masz? Aha, tutaj za tobą jest ten słoik. Dobra, zobaczymy, czy to się jakoś zaliczy dla dobra naszego zespołu. Może tak się da. Może na przykład nie trzeba czekać. Tu mamy nasz zespół. I mamy 0 występów, no ale... No, przynajmniej trochę pograją. Chociaż raz w tym first looku. No, telefonu jak nie było, tak nie ma. No, ale trochę simów faktycznie jest. Przynajmniej więcej. Ta wampirka chyba gdzieś nam znikła? Nie, tu jest. Ciekawa sukienka. Takie w ogóle jakiś motyw wilczki i gwiazdki. Ma strasznie czerwone oczy, dziwny śmiech i wystające obojczyki. Przeraża mnie. Ale to nic nowego. A ten drugi? Ten się irytuje, a ten jest fanem automatów. Nie, to nie jest chyba wampir, nie? Ma taką skórę, ale oczy ma normalnie. Nie, kły ma. Dobra. To co jest wampir. Czyli nie wszystkie wampiry muszą mieć czerwone oczy. A to jest Poli. Czy ktoś nam dał jakikolwiek napiwek? Mogę ukraść gitarę? Nie. Tylko sprawdzałam. Nie, żebym chciała to zrobić. Dobra, pogramy tu jeszcze trochę. No. To się raczej nie zaliczy jako występ. Ale czemu nikt nam nie daje napiwków? Ja bym sobie dała napiwek. Jak grają, mają taki poziom umiejętności, to już powinny dawno mieć telefony, że założyły zespół. Że gdzieś chcą, żeby zagrały. No ale cóż. Niestety. A przynajmniej muzyka się im podoba. O, to chcę poprawić na pianinie. W ogóle chcę grać na pianinie w parku. To jest za 300. Dobra, zamienimy ci. A ty nie wiesz co chcesz? Spotkać wampira znowu. Spodobało ci się. Przynajmniej będzie mieć kolejny punkt. Dobra. Zdobędziesz punkt i kończymy to granie. W sumie Iza już może skończyć. Może niech z kim... Ona też chce spotkać wampira. Możesz z nim porozmawiać? To ci się spełni przynajmniej pragnienie. Co to jest? Aha, to jest ta lampka. My gosh. A wszyscy wychodzą, więc boję się, że zamykają. No, oderwij się na chwilę od tej gry. Ona znowu się przebrała w tą sukienkę. Ona jest jakąś fanką tej sukienki. No. No. Jak cię olał, przykro mi. Pewnie zamykają i nas wyrzucą. No, a przynajmniej masz punkt. Wszyscy bębniarze będą zazdrośni o twój styl i twoje umiejętności, ale ćwiczenie czyni mistrza. Może grać za napiwki. I można w księgarni kupić nowe piosenki, ale to tak samo jak na gitarę, więc... O, dość punktów, by kupić nagrodę. Wyrzucają nas? No, światła zgasły, wynocha. Zarobiliśmy coś na napiwkach? Nie. Dobra, no to do domu, no co? Tak. Trochę taki ten fail, ten odcinek, bo naprawdę chciałam, żeby po prostu gdzieś zagrały i zobaczyć jak to jest z tymi zespołami, no ale jakoś nie mogę się tutaj nie mogę się wybić w tej branży muzycznej. Totalnie mi to nie wychodzi, nie wiem dlaczego. Dobra, one wracają do domu. Jak ktoś do mnie zadzwoni, to do was wrócę. Okej, dziewczyny tam muzykują, a ja pomyślałam, że pokażę wam jeszcze jak wygląda park podczas festiwalu jesiennego, bo jeszcze nie widzieliśmy, a być może was to ciekawi. Okej, wow, fajne kolory. Tych wszystkich budek, takie różowo, fioletowo, czerwono-czarne. Tutaj mamy, w ogóle zauważyłam też, że jest taki wózek, który można kupić przekąski i on chyba jeździ po mieście tak samo jak wózek z lodami. Tu są takie bardziej chyba hot dogi i tak dalej. Tutaj mamy budki z jedzeniem, tutaj mamy ten kącik dyniowy. No i tutaj mamy na podium do zawodów jedzenie placków i poławienie jabłek, no i domek. Nawiedzony. Podobno. No, także tak to wygląda. Fajny park, bo jest w nim bardzo dużo miejsca. Chyba największy, jaki do tej pory na ten teren festiwali, co widziałam i podoba mi się przez to. Dobra. Viola dostała telefon, ale to był telefon od kogoś, kto się chciał z nią umówić na randkę. O, nie pada. Otwórzmy drzwi! Także nie wiem, czy się uda, ale spróbujemy jeszcze. W ogóle wysłałam Izę po to, żeby kupiła jakieś nowe piosenki. Podczas gdy Viola ciągle gra i... A czekajcie, to już kupimy. Możemy kupić wszystkie piosenki, jakie istnieją. Także... Chciałam wam coś pokazać, tylko akurat mi wyskoczyło to okienko, już dodamy. Dobra. Cool obiekty. Tak. Chciałam pokazać, że tutaj są gołębie. Nie czytałam, że one są jako efekt jakiś atmosferyczny czy coś, że po niebie latają, ale tak fajnie tutaj chodzą, tak jak w takim prawdziwym mieście i to mi się właśnie bardzo spodobało. No i mamy też sygnalizację świetlną. Chociaż chyba simowie przechodzą i tak sobie jak chcą. Co on robi? Przegląda sieć. No i ogólnie taki widoczek tutaj na miasto z pomiędzy tych budynków w centrum jakoś mi się spodobał, po prostu chciałam wam go pokazać. Tak to wygląda. Fajnie. Pozytywnie. Okej. No, tymczasem ciągle czekam na propozycje występów. Może się kiedyś doczekam. Tutaj mamy ten most słynny. Wygląda jak takie tętniące życiem miasto. Bardzo mi się podoba. Dobra. Na razie zmykam. Okej, mamy kolejne info od agenta. Hej Violetta, to twój agent. Słuchaj, ja wiem, że jesteś niesamowita i ty wiesz, że jesteś niesamowita. Ale powiedzmy sobie szczerze. Możesz być jeszcze bardziej niesamowita. Jest pewna osobistość, Renée Liter, którą powinnaś poznać. Zamiast odpowiednich osób to klucz do utrzymania sławy. Mam rację? Zaprzyjaźnij się z tą osobą. Dobra, zaznaczymy, ale na razie nie będziemy tego robić, bo... No cóż, widzicie. Ona się uczy nowej piosenki i ja chciałam się skupić na zespole. Nie ma luzu. Jest ciężka praca. Chciałam wam tylko pokazać, że nasz lokaj postanowił posiedzieć sobie na sedesie. Tak po prostu. Zamiast krzesła. Jest dziwny. Zaczynam się martwić. Jego ulubionym zajęciem jest siedzenie. Czasami, teraz przynajmniej rusza głową i nic nie robienie. To dziwne. Okej, czytałam jeszcze o zespołach i doczytałam się, że jeśli ma się dodatek kariera, to można też właśnie w ratuszu zarejestrować samozatrudnienie jako zespół. Więc wyślemy tam Violę i zobaczymy, może jak będzie mieć to samozatrudnienie, to po prostu będzie jakoś łatwiej o te występy. Tak, one już mają dosyć duże punkty umiejętności, a tu żadnych propozycji. Nie wiem zupełnie dlaczego. Nie wiem, czy to mnie się coś zbagowało, czy to tak zawsze jest, czy tak rzadko są te propozycje występów. Możecie dać znać, jak to u was wygląda. Dobra. Życie członka profesjonalnej grupy muzycznej nie jest łatwe. Niepewne lokale, problemy z członkami zespołu, rywalizacje i nocne występy oznaczają, że nie jest to kariera dla każdego, ale jeśli kochasz muzykę, umiesz prowadzić porywać tłum, pokaż ten styl życia. Dobra, bierzemy. Okej. A, i dostała komodę za darmo. Dobra, to wracaj. Wracaj do domu i teraz zobaczymy karierę. Doświadczenie zawodowe, zarobki. Zarabiaj na napiwkach i graniu koncertów, aby awansować. No i tutaj ma... A, ona jest bez pracy. Ciekawe, bo podobno... to się dotyczy wszystkich członków zespołu, że jak przejdziemy na samozatrudnienie, to oni też. No nie wiem, zobaczymy. Okej, jak widzicie, zaproszenie do zespołu, do występu ciągle nie przychodzi. Wysyłam je nawet jeszcze raz do takich klubów, tam grały dla napiwków, ale nawet im nikt żadnych napiwków nie wrzucał. Też obie są zatrudnione w tym, no w ratuszu jako samozatrudnienie właśnie tych zespołów i w ogóle nawet próbowałam rozwiązać zespół i wiecie, założyć jeszcze raz, no ale ciągle żadne zaproszenia nie przychodzą, co jest dla mnie dosyć dziwne, bo no nie wiem, czy to po prostu nikomu nie działa, czy mnie się coś zepsuło. Jeśli tak ma więcej osób, to jest po prostu naprawdę beznadziejne, bo one już doszły chyba do, nie wiem, chyba każda ma już 8, czy który poziom, już sama nie wiem. No ona ma 8 fortepianu, a ta ma 7 perkusji, no ale już prawie 8. No także, no i zresztą widzicie, zrobiła się zima, zrobił się dzień śnieżynki, jeszcze chciałam wam właśnie park pokazać zimowy, jak wygląda. No i nic, żadnych zaproszeń, a nawet specjalnie jeszcze patrzyłam do instrukcji. I tutaj jest napisane, że zaproszenia do zagrania koncertów zaczną napływać zaraz po tym, jak twój sim założy zespół. Odbieram naprawdę wszystkie telefony, albo są jakieś głupie randki, albo po prostu ktoś pyta, czy chce porozmawiać, albo dzwoni ten jej agent od osobistości, ale żadnego, totalnie żadnego zaproszenia na występ gdzieś nie dostałam. Także no jestem trochę wkurzona z tego powodu, no ale cóż. Albo te zespoły są totalnie niedopracowane, albo po prostu ja mam pecha, nie wiem. Możecie dać znać, jak to u was jest, bo nie wiem, no jestem ciekawa, czy to tak ma być, czy nie. A tymczasem chciałam wam pokazać zimowy park. Jest 10:00, ale jest strasznie pochmurny dzień. No, mamy miejsce na łyżwy, mamy te wszystkie budki różne, mamy snowboard, mamy tutaj arenę do rzucenia śnieżkami. No więc park wygląda całkiem sympatycznie. Fajne jest to, że jest dużo miejsca właśnie w tym parku. No a dziewczyny, jak widzicie, w domu grają. Z paparazzi się nam włóczył po domu, robił nam tu zdjęcia i w ogóle. No, znowu zaproszenie na biesiadę od tego. No, jedna parę roku minęła i nic się nie stało. Nie, no chyba, że teraz było jakieś powiadomienie, które zamknęłam po drodze. Teraz jak zamykałam to powiadomienie o tym, o przyjęciu. Także cóż, nawet kupiłam im dodatkowe piosenki, to się uczą wszystkich, na które już ich poziom pozwala. No ale jak widzicie, kariera się nie rozwija, bo ani nikt napiwków nam nie dawał, ani żadnego występu nikt mi nie zaproponował. Także tak trochę do kitu z tymi zespołami, jak już mówiłam. No osobistości się nie rozwinęły. Paparazzi bywają wkurzający. Jeszcze jest taka interakcja właśnie, że ona może jakoś zwracać uwagę paparazzi na siebie. Więc nie wiem, ogólnie osobistości, jak teraz w tym odcinku się bardziej w to zagłębiłam, to wydają się być całkiem fajne. Fajnie też, że na przykład jak kogoś już denerwuje te paparazzi i tak dalej, ci paparazzi i no wiecie, te punkty osobistości, że można wyłączyć, że nie będą nasi simowie więcej zdobywać tych punktów, więc nikt nie będzie za nami łaził, aczkolwiek nie da się tego wstecz zrobić, żeby usunąć stare punkty, po prostu mogą nie zdobywać nowych. No ale generalnie to mi się wydaje całkiem fajne. No przyjęcie, widzicie, nic ciekawego. Także, no, dziewczyny tutaj grają. Ten odcinek to taki trochę nie wypał z tymi zespołami, no ale no, już nic na to nie poradzę, że to po prostu nie działa tak, jak powinno. No, natomiast ten system całej osobistości wydaje mi się całkiem fajny. Chociaż właśnie trudniej będzie zdobywać przyjaciół, jeśli będzie więcej osobistości w mieście, to trzeba się trochę pomęczyć, zanim się z nimi zaprzyjaźnimy, ale wydaje mi się to całkiem fajnym pomysłem, tak trochę inaczej jest. No a zespoły to kicha, przynajmniej u mnie. Fajne są te nowe instrumenty i tak dalej, ale no szkoda, że te występy tak działają, jak działają, przynajmniej u mnie, co zresztą widzieliście. Także w tym odcinku to by było już wszystko. Może jeszcze przez przypadek jakoś w kolejnym uda się zdobyć ten występ, zobaczymy, bo jeszcze mam w planach nagrać jeden odcinek, który już będzie, wydaje mi się, ostatni. A w tym to by było na tyle. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się go przyjemnie oglądało. Ja naprawdę starałam się, jak mogłam, widzicie, one cały czas tu siedzą, grają, nic innego nie robią. Ich życie jest skoncentrowane na muzyce po prostu i krótkich przerwach w komorze hibernacyjnej, żeby utrzymać je przy życiu. No ale nic to. Dobra, w takim razie do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.